Hello everyone, my name is Arata. I'm from Japan and I currently study in Jagiellonian University. So today I'd like to introduce you about Japanese alphabets. As you might already know, Japanese alphabets vary from European languages. For example, they look completely different from Latin alphabets, such as Polish or English. So I hope I will be able to give you some sort of tips to the world of Japanese alphabets today. So first of all, in Japanese language, there are three kinds of alphabets. First one, hiragana, and next, katakana, and lastly, kanji. Each of them look quite different, and also each works differently. And now you might be wondering why there are three systems of alphabets. Why not only one alphabet, which is unified? Well, this is because they have different roles in the language. So now let's briefly look at how they look like and how they work. So firstly, we have kanji in Japanese language. Generally, kanji comes from ancient Chinese language, and they were firstly imported to Japan in about 5th century. One of the characteristics of kanji is that each kanji has its own meaning, and very often one kanji has several ways of reading or pronunciations. The precise number of kanji is almost incalculable, but for example, in Japanese elementary school, children are expected to learn about 1,000 kanji. And very interestingly, not always, but some kanji looks like what they mean. So for example, here we have one kanji. This is pronounced as ko, and this means child. And next to it, we have another kanji, meaning a person, and this is pronounced as hito. And for example, let's take a look at this first one. Here we can see some sort of a head and this line just looks like arms of a child. And this part you can say this part looks like a body or legs of a child. And now let's take a look at this one. Here, there are some sort of legs, two legs, and almost looks like a body of a person. So this is, as I mentioned, this is a characteristic of kanji. Sometimes they look like what they mean. And below, we have another kanji, meaning love, which is pronounced as I. And next to it, we have kanji, meaning Japan, which is pronounced as Nihon. So now, let's talk about hiragana and katakana. So basically, these two kinds of alphabets, hiragana and katakana, they were created in Japan, and they basically represent sounds only, although kanji represents its own meaning, as I mentioned. So firstly, hiragana. Hiragana, very often used for conjunctions and prepositions and particles, for example. And also when there are no kanji representations or when it is difficult to write something in kanji, hiragana
is used. And on the other hand, katakana. This is a bit specific alphabet, and generally katakana is used for words that originally come from foreign languages. Because in Japanese we have a lot of words that come from foreign languages, in many cases from English, we use katakana in such cases. So for example, here we have one word that is written in katakana. And this means Poland. And Poland is pronounced as Polando in Japanese. And yeah, just as an example, this is how Poland looks like when it's written in katakana. And now let's focus on hiragana and let's see how they look like. So here we have one graph of hiragana. So on the farthest right side of the graph, here we have five vowels. So first one, this one, a. Next one, e. U, E, O. A, I, U, E, O. And next to these vowels, we have five other sounds, which are combinations of K sound and vowels. So for example, this first one, ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. And next to it, we have other five hiragana, which are combinations of s sound and vowels. So sa, shi, su, se, so. Sa, shi, su, se, so. And basically this is how hiragana works. And here we have 46 hiragana. And when people start learning Japanese, it is always a good idea to start from remembering hiragana. And next, I'd like to briefly show you how to write hiragana. So lastly, if you are interested in learning Japanese alphabets or Japanese language in general, first of all, I recommend two textbooks of Japanese. One of them is Minna no Nihongo, and the other one is Genki. I think students in Jagiellonian University who study Japanese, they use these textbooks. And actually, if you go to the internet, you can find PDF materials. So, parzapolecam. And applications, there are a lot of useful applications to practice Japanese alphabets, katakana, hiragana, kanji. So they would be really helpful. And also, if you are just interested in how Japanese language sounds like or how Japanese people speak, I recommend YouTube videos. For example, there is one Japanese YouTuber, his name is That Japanese Man Yuta. Basically, he does street interviews in Japan. He gives really interesting questions to Japanese people. So here, you can see how the language sounds like. You can see
how Japanese people speak, and also you can see what is going on in Japanese societies nowadays. So też bardzo polecam. This is everything for today. Thank you for listening. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kanji. Kanji są jednym z elementów zapisów japońskim. Są zasadniczo kluczowe obok hiragany oraz katakany. Ale najpierw przyjrzymy się kontekstowi historycznemu, a mianowicie sam zapis kanji daje nam troszeczkę wskazówek, jeżeli chodzi o to, skąd biorą się te znaki, a mianowicie kanji, słowo kanji, oznacza tyle, co znaki Hanów. Pierwszy znak, który tutaj widzimy, oznacza chińską dynastię Han, drugi oznacza po prostu znak. Kanji, czyli zasadniczo właśnie te znaki chińskie, były używane początkowo od tej dynastii i w epoce, począwszy od epoki Kofun poprzez epokę Nara i Heian, były niejako importowane do Japonii przez czy to Chińczyków, czy Koreańczyków. Co ciekawe, Japończycy w tym czasie używali tych znaków niejako niewłaściwie. Tutaj mówimy, mając na myśli Japończycy, mam na myśli przede wszystkim dwór japoński, znajdujący się czy to w Narze, czy to w Kyoto. Właściwie to Japończycy bardzo długo nie umieli zbyt dobrze się nimi posługiwać, stąd powstało wiele różnych zapisów, takich na przykład jak Maniogana. Ale przechodząc już do współczesnego użycia kanji, a mianowicie po co one nam w ogóle są, skoro mamy hiraganę, mamy katakanę, mamy właściwie te sylabariusze, można się przecież nimi posługiwać, prawda? No, niekoniecznie. To znaczy można, ale to jest troszeczkę skomplikowane. O co mi chodzi? Zapisałem tutaj dwa zdania. Jedne przy użyciu tylko hiragany, drugie przy użyciu kanji i hiragany. Jak widzicie, tutaj zaznaczyłem taką kreską, dosyć sporą, co oznacza to zdanie po japońsku, a mianowicie Watashi wa Nihongo Benkyo suru no ga suki desu, czyli lubię uczyć się języka japońskiego. W przypadku zapisu hiraganą widzimy tutaj zasadniczo niewiele widzimy. Do czego zmierzam? Bardzo ciężko jest w japońskim odróżnić, o co chodzi, jeżeli wszystko jest zapisane hiraganą, co jest dosyć bolesne. Mianowicie tutaj też kolorami zaznaczyłem poszczególne części zdania. Watashi wa, czyli ja, Nihongo japoński, Benkyo suru no ga suki desu, czyli lubię się uczyć japońskiego ja. To jest zasadniczo podstawowa kwestia, dlaczego Japończycy używają kanji. Kolejną kwestią jest to, że w japońskim występuje bardzo dużo homonimów. Czym są homonimy? To są słowa, które brzmią tak samo, a znaczą zupełnie co innego. Dla osób, które będą kontynuowały naukę japońskiego, to na pewno też zwrócą na to uwagę. Przechodząc dalej. Podstawy w kanjiach. Zasadniczo kanji mają dwa czytania, to znaczy najczęściej mają więcej niż dwa czytania, ale podstawowe są dwa. Czytanie kuniomi. Jest to czytanie japońskie niejako, utworzone przez Japończyków. I jest używane najczęściej przy pojedynczych znakach i to się tyczy zarówno rzeczowników, czasowników, jak i przymiotników. Ogólnie wszystkiego. No i te pojedyncze znaki tutaj napisałem, że najczęściej są używane w mowie potocznej i codziennej. Tutaj posłużę się mniej więcej przykładem uru. Jest to czasownik sprzedawać japoński oraz hanbai suru, czyli czasownik sino-japoński. Tutaj hanbai to jest złożenie dwóch znaków, stąd mamy czytanie onion, do którego zaraz przejdę. No i oczywiście dla taka kwestia techniczna, są zapisywane hiraganą w słownikach. Jeżeli chodzi o czytania onyomi, są to czytania sino-japońskie.
I są one używane oczywiście przy złożeniu znaków, tak jak w przypadku hanbai, czyli handel bądź sprzedawanie. I jeżeli chodzi o praktyczne użycie, to te szczególnie czasowniki synojapońskie są nieco bardziej oficjalne, stąd nieco lepiej ich używać, kiedy rozmawiamy z osobą, która nie jest naszym bezpośrednim albo członkiem rodziny, czy to znajomym, czy osobą, która jest już z nami w nieco bardziej z życia i relacji. No i oczywiście w słowniku zapisywane są katakana. Przechodząc dalej, jak to napisać? No zasadniczo jest jeden sposób właściwie, a mianowicie znaki zaczynamy zawsze od lewej górnej strony i przechodzimy po prostu stawiając kolejne kreski w prawy dolny róg znaku. Tutaj pozwoliłem sobie wybrać znak watashi, czy wataksi. Jest to, może nie jest to najprostszy znak, aczkolwiek znak ten z pewnością jest przydatny, ponieważ dla osób, które będą uczyć się języka japońskiego, to zasadniczo pierwsze zdania, jakie będziemy pisać, to będą zaczynały się od właśnie znaku watashi. Jak go zapisać? Pierwszym elementem jest stawianie kreski tutaj od góry do dołu. Zaczynamy tutaj po prawej, widzicie, od jedynki. Później stawiamy poziomą kreskę. W japońskich znakach zawsze w pierwszej kolejności stawia się kreski poziome, dopiero później kreski pionowe. A więc przechodzimy tutaj do kroku trzeciego, czyli stawiamy tą od po lewej stronie tą najdłuższą kreskę oraz stawiamy niejako później dwie kreski poniżej. No i później przechodzimy już do drugiej części znaku, czyli tej części, która wygląda jak znak katakanowy. I tutaj mamy jedną podłużną linię pod szóstką, no i kończymy siódemką. Tutaj znak watashi jest używany również najczęściej przez kobiety oraz w kwestii, kiedy mówimy o sobie, ale jakby nie jesteśmy też bardzo zżyci z osobami, do których rozmawiamy. Później mężczyźni będą używali najczęściej boku. Tak. A więc teraz przejdziemy do kilku podstawowych kanji. Jakby wybrałem tutaj kanji, które są naprawdę podstawowe. Może będzie się to wydawać nieco dziwne, ale ponieważ te słowa są dosyć losowe, aczkolwiek elementy, które są tutaj pokazane, będą pokazane, są później elementami wielu innych znaków. Tak. Chociaż później jest jeszcze jedna mała niespodzianka, ale to później. A więc tak, tutaj podstawowe kanji. Są to kanji na górę, pole człowieka, samochód bądź pojazd, usta bądź populację i na końcu na rzekę. A więc pierwszy kanji, z jakim się zapoznamy, jest to kanji na yama. Yama w czytaniu zwykłym japońskim, oznacza oczywiście górę. Składa się z czterech kresek. Pierwsze stawiamy kreskę. Tutaj akurat chyba stawiamy wszystkie kreski pionowe, a dopiero później poziomu. Powinienem to sprawdzić. W każdym razie czytanie. Widzimy tutaj, że mamy kilka czytań sino-japońskich. Jest to czytanie san, zan albo sen. Dlaczego góra? Góra jest jednym z, jakby w japońskich nazwiskach bardzo często mamy czytanie na górę. Chociażby poniżej w złączeniu ze znakiem na pole mamy na przykład Yamada-san, czyli pan Yamada. Przechodząc płynnie do znaku drugiego, pole. Jest to jakby dosyć proste kanji po raz kolejny. Zaczynamy od narysowania kwadratu i dopiero później wpisujemy w środek ten krzyżyk. Pole, czyli da albo ta oraz den. Po raz kolejny, jakby pole jest używane bardzo często przy japońskich nazwiskach, na przykład Takeda, czyli bambusowe pole, pan bambusowe pole. Hito. To jest bardzo prosty znak. Bardzo wydaje mi się, że też przypomina człowieka.
Tylko dwie linie. Czytanie sina japońskie to jin albo in. Bardzo często też używane. Szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o nim albo o niej, czyli trzecia osoba liczby pojedynczej, mówimy bardzo często zamiast bezpośrednio zwracać się on, ona, używamy bardzo często tego znaku, a mianowicie mówimy Anohito, czyli tamten człowiek. Z perspektywy polskiej jest to dosyć dziwne, aczkolwiek dla Japończyków jest to jak najbardziej normalne, żeby w ten sposób zwracać się do osób trzecich. Kolejny znak jest to znak na kurume, czyli na samochód. Znak ten zapisujemy w sposób następujący. Najpierw stawiamy poziomą kreskę u góry, później zaczynamy tworzyć kwadrat w środku. Dopiero później stawiamy kreskę na samym dole. W momencie, jeżeli mamy te dwie kreski u góry i u dołu i w środku mamy kwadrat, stawiamy kreskę w środeczku i przekreślamy to wszystko kreską pionową. Czytaniem sina japońskim kurume jest sia. Dla zapamiętania, co zdecydowanie mi pomogło, to zapamiętać, w złożeniu ze znakiem na konia otrzymujemy znak, złożenie znaków oznaczające tyle co dorożkę bądź powóz ciągnięty przez konia. W sumie to jest logiczne, aczkolwiek czytanie jest doprawdy urocze, a mianowicie oznacza Basia. Kolejny znak, jest to w sumie chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, najprostszy znak, bo jest to po prostu kwadrat. Oznacza jakby czytaniem japońskim tego znaku, jest kuci. W przypadku czytań sino-japońskich mamy tutaj ko lub ku. Oznacza oczywiście usta, jednakże jeżeli postawimy najpierw znak na człowieka, później znak na usta, otrzymujemy złożenie znaków, które czytamy jako jinko i oznacza ono tyle co populacja. Ostatni z takich podstawowych znaków jest znak na rzekę. Jakby odlewnie zapisujemy, po prostu stawiamy trzy kreski. Czytaniem japońskim jest kawa bądź gała. Oraz czytaniem sino-japońskim jest sen. Znak na rzekę bardzo często pojawia się w japońskich nazwach miejscowości. I szczególnie w takich, które znajdują się naturalnie na terenach nizinnych, na przykład wokół Tokio. Przechodząc dalej, czyli czas na moją niespodziankę. Teraz nauczymy się zapisywać dni tygodnia, ponieważ już same znaki na dni tygodnia są wykorzystywane bardzo często przy zapisach dat, kiedy mamy datę japońską. Najczęściej pisane jest w formacie amerykańskim. Bardzo często dodawany jest do nich są dodawane po prostu te znaki, które oznaczają, który kolejny dzień tygodnia przypadał na daną datę. Jeżeli chodzi o pierwszy znak, znak na dzień, hi, bi lub ka, czytanie sino-japońskie to jest nichi bądź jitsu. O wiele częściej spotykamy, to znaczy może nie o wiele częściej, ale bardzo często spotykamy się z czytaniami nichi bądź jitsu. Jak go zapisać? No, myślę, że osoby, które słuchały bez problemu tutaj odnajdą się, że najpierw opisujemy kwadrat, w tym przypadku będący nieco prostokątem, i później przekreślamy go poziomą kreską. Znak ten stosowany jest oprócz złożeń na dzień. Stosowany jest oczywiście w zapisie na Japonię, a mianowicie Nihon. Stosowany jest jako pierwszy. Chwila zawahania. Jako pierwszy znak. I używany jest do zapisu niedzieli jako nichi yobi. Kolejny znak. Tsuki bądź getsu. Znak na poniedziałek. Getsu oznacza tyle co księżyc.
albo miesiąc. Nazwy japońskich miesięcy są o tyle wdzięczne, że po prostu dodajemy przed znakiem negetsu liczbę, czyli w tym przypadku pierwszy miesiąc oczywiście to będzie styczeń, drugi luty i tak dalej, i tak dalej. Sam, jeżeli chodzi o znak na poniedziałek, czyli Getsu Yobi, używamy tutaj oczywiście czytania sino-japońskiego. Jeżeli mówimy o księżycu, który świeci od czasu do czasu na niebie, mówimy tutaj o nazwie japońskiej, a mianowicie używamy czytania Tsuki. Kolejny znak jest to znak na wtorek. Oznacza on tyle co ogień, czyli ognistym dniem będzie wtorek. Czytania sino-japońskie i zwykłe japońskie to są hi, bi albo ho. Czytania sino-japońskie, czyli ka. Jedną kwestią, którą chciałbym dodać, jeżeli cofniemy się nieco. Pierwszy znak, który poznaliśmy, było yama. Widzimy tutaj drugie czytanie sino-japońskie zan. Oraz, jeżeli przejdziemy do znaku na K, jedyne czytanie sino-japońskie jest to oczywiście K. Stąd Kadzan, czyli ognista góra, jest to wulkan. Na przykład Fuji jest wulkanem. Oczywiście. Kolejny znak na środę, czyli Mizu bądź Sui, oznacza wodę. W sumie nie wiem za bardzo, co dodać. Sui Yobi oczywiście środa. Kolejny znak na drzewo bądź drewno. Ki. Jeżeli używamy czytania ki, mówimy bezpośrednio o drzewie albo o czymś, co jest zrobione z drewna. Jeżeli używamy czytania na czwartek, czyli Moku Yobi, to jest czwartek w sumie. Ostatni znak, ostatni znak na tym slajdzie oczywiście, to znak na kanę. Tutaj też pozwolę sobie powiedzieć mniej więcej, jak się go zapisuje, a więc najpierw tworzymy daszek znaku, zaczynając od lewej i później prawy element. Następnie stawiamy u góry dwie kreski poziome. Robimy te później takie kreski jakby pod kątem i podpisujemy to kreską poziomą tą na samym dole, a następnie stawiamy tą ostatnią kreskę pionową. Czytania kane oraz kin. Teraz tak, kwestia, o której warto wspomnieć, to to, że Japończycy do niektórych znaków stawiają jakby dodatkowe honoryfikatywne o. A więc jeżeli mówimy o pieniądzach, czyli o kane, to najczęściej Japończyk powie o kane, czyli jakby takie szanowne pieniądze. Co ciekawe, to dodatkowe o honoryfikatywne stosowane jest również przy alkoholach, a więc mówimy zamiast sake, to mówimy o sake. Jeżeli chodzi o złoto, to oczywiście kin, a więc złotym dniem jest piątek, czyli kinyobi. Bardzo wydaje mi się, jak będziecie tutaj istotę piątku bardzo dobrze uchwycili. A więc tak, znakiem na sobotę mamy dół, czyli ziemia. Tutaj, mimo że jest to znak dosyć prosty, chciałbym dodać, że kreska na dole pozioma musi być zawsze dłuższa od kreski u góry, tej jakby przy krzyżyku. Dlaczego? Jeżeli dłuższa jest kreska u góry, a krótsza u dołu, wychodzi nam znak na busi, czyli to znaczy jeden z znaków na busi, czyli znak na wojownika. Oczywiście w przypadku czytania kuniyomi, czyli czytania japońskiego, tsuchi oznacza glebę, taką na przykład doniczkową. W przypadku, jeżeli chcemy mówić o sobocie, to mówimy naturalnie do yobi. I teraz
nadchodzą nieprzyjemne rzeczy. A mianowicie Japończycy stosują w przypadku zapisu dni tygodnia. Jak tutaj widzicie na samym dole Kiniobi, piątek, o którym już mówiłem, złoty dzień. To stosujemy jako środkowy element, dosyć skomplikowany znak. Jak go zapisać? W pierwszej kolejności od lewej strony zapisujemy znak na dzień, tylko troszeczkę musi być taki spłaszczony, żeby to wszystko nam się ładnie w kratce zmieściło. Następnie piszemy u góry dwa takie jakby odwrócone E, przy czym, że jeżeli stosujemy, piszemy to jakby na karteczce sobie, to dobrze, żeby ta jakby ostatnia kreska tych odwróconych liter E nie była na końcu tej pionowej kreski. A następnie zapisujemy taką, nie wiem jak to nazwać, to jest, określmy to roboczo kratką, a mianowicie stawiamy takie u góry dwa ogonki i później dopełniamy to wszystko ładnie, tak jak widzimy na obrazku. A więc tak, jeżeli chodzi tutaj o poszczególne dni tygodnia, to po prostu używamy tych znaków, które się pojawiają tutaj wcześniej i pozwoliłem sobie tutaj, jeżeli chcą osoby sobie to zatrzymać, popatrzeć się, to zawsze pierwsze czytanie sima japońskie jest tym czytaniem właściwym i dopełniamy to znakami na yobi. Tak. I teraz ostatnia kwestia. Jak się uczyć tego wszystkiego? Jakby nie ukrywam, kandziów jest sporo. Są niektóre są bardziej szalone, inne mniej szalone. W moim przypadku zawsze według mnie najlepiej nauczyć się najpierw rozpoznawania tych znaków, dopiero później pisania. Nie ukrywam, że w większości przypadków, szczególnie teraz w czasie pandemii, znaków pisanych tradycyjnie na kartkach, czy ogólnie, jakby jest coraz mniej. Dlatego wydaje mi się, że kluczowe jest rozpoznawanie znaków, jeżeli są już wydrukowane. W tym celu bardzo pomagają różne aplikacje na Androida bądź iOS-a, czy też na komputer naturalnie. Oprócz tego warto zacząć czytać japońskie rzeczy, na przykład NHK News co tydzień wydaje zapisane prostym japońskim artykuły na swojej stronie. Bodajże Konshu no Nihon się to nazywa, gdzie można łatwo zacząć uczyć się japońskiego, zacząć uczyć się japońskich znaków. Tak, to chyba wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.